Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w ten piękny poniedziałek. Pogoda za oknem, no powiem szczerze, mnie trochę zawodzi, liczyłam na słońce. Ale co zrobić, drodzy Państwo, do wiosny jeszcze trochę trzeba wytrzymać. A ten czas można sobie umilić posłuchaniem naszego wywiadu. Wywiadu z Anią Wodrowską, właścicielką studia Pilates z ulicy Metalowej 16 we Włocławku. Witam Cię serdecznie, Aniu. Dzień dobry, cześć. Aniu, Pilates. Ja często obserwuję Twój profil na Instagramie i masz fajny sposób promocji, ponieważ wymyślasz fajne filmiczki, można zobaczyć Twoją kreatywność, ale tak naprawdę jakbym chciała się zagłębić w samo pojęcie słowa Pilates i z czym to się je, a może z czym to się ćwiczy dokładnie, to nie do końca potrafiłabym się odnieść do tego, bo filmiki są ok, wszystko fajnie, zachęcająco do tego, tylko co to jest Pilates i do czego to służy? Pilates w ogóle wywodzi się z początku XX wieku i został stworzony przez Józefa Pilatesa, czyli Niemca. On pracował tą metodą już z weteranami wojennymi, więc to była też taka forma kinezyterapii, ale też pracował z różnymi klientami komercyjnymi, na przykład z tancerzami. Mhm. Na ten moment wiele osób kojarzy Pilates z takim stretchingiem, rozciąganiem, z takim well-being, ale on i tak wywodzi się generalnie z fitnessu, ma też w sobie dużo i rytmiczności ruchu i tak dalej, ale moim zdaniem jest to też taka fajna forma kinezyterapii, ponieważ coraz więcej tych ruchów i w ogóle tych fundamentów pilatesowych zaczyna mieć taki charakter rehabilitacyjny. Zastanawiamy się, po co dane ruchy robimy, dlaczego aktywujemy, dlaczego rozluźniamy. W sensie ma to na celu taką stworzenie takiej równowagi mięśniowej. Więc jest to taki ruch medyczny z tej grupy treningów medycznych. Czyli to nie jest taki, bo przyjdę i sobie poćwiczę, tylko to ma gdzieś tam to drugie podłoże. Medyczne, lecznicze. Tak, może to być też ruch po prostu dla ruchu, tak? Nie wszyscy chcą de facto wiedzieć, po co robią dany ruch. Niektórzy po prostu chcą się poruszać. Ale generalnie ma to w sobie też duże takie zaplecze wiedzowe. Powiedziałaś, że to jest taki stretching, well-being. No właśnie, bo domniemuję, że to jest coś ponad. No właśnie, co to jest to ponad? Pilates oprócz tego, że on nam uelastycznia grupy mięśniowe, te, które często nam się przykurczają i ich ruchomość zaczyna być coraz mniejsza przez to, że generalnie dużo siedzimy, to też buduje nam całą jednostkę centralną naszego ciała, czyli tułów, a przede wszystkim stabilizuje te mięśnie, które na ustawienie naszej miednicy mają wpływ. Czyli tak zwane centrum pilatesowe i tam jest mięsień poprzeczny brzucha, czyli najgłębsza faza, najgłębsza, że tak powiem, powłoka mięśni. Później mamy też mięśnie pośrodkowe ogólnie, które też bardzo ładnie działają, ale mięśnie wielodzielne, które też mają wpływ na to, na przykład na nasze przewlekłe bóle kręgosłupa, a przede wszystkim fundamentem jest też oddech, czyli uruchamiamy przeponę, uelastyczniamy. I działa to tak naprawdę kompleksowo na całą naszą jamę brzucha, a przy okazji bardzo ładnie reguluje pracę mięśni na miednicy. Więc jest to taki fajny fundament medyczny i to dla kobiet i dla mężczyzn i dla osób po 60 i dla młodzieży. No właśnie chciałam się zapytać, dla kogo? Wszyscy? Tak naprawdę dla każdego. Trzeba po prostu umiejętnie dobierać dane systemy ćwiczeniowe pod danego uczestnika zajęć. Ja rozumiem, że jak taka osoba zgłasza się do Ciebie, przychodzi do Ciebie do studia, poćwiczyć czy potrenować Pilates, jakkolwiek byśmy to nazwali, to ja rozumiem, że do niego podchodzisz indywidualnie, do każdego takiego klienta, tak? Tak. Staramy się w sumie tak robić. Teraz od zawsze pracowałam tylko indywidualnie, ale od półtora roku już prowadzimy zajęcia grupowe. Co prawda są to kameralne grupki, nie więcej niż 5 osób, ponieważ tylko tyle reformerów mamy, tyle sprzętu, ale de facto każdy uczestnik musi przejść przez taką jedną indywidualną sesję, w której robimy wywiad, diagnostykę, oceniamy jakie ćwiczenia, w jaki sposób może wykonywać i przede wszystkim też instruujemy po co i jak i w jaki sposób to działa, żeby każdy faktycznie wyciągnął z tego pilatesu jak najwięcej dla siebie. Okej. Powiedziałaś, że zajmujecie się kompletnie klientem, pacjentem, bo mówisz, że ten wywiad taki prowadzicie z tym kimś, kto przychodzi do Was na ten Pilates. Ja rozumiem, że zgłaszają się do Was ludzie z różnymi problemami. Tak.
Są to często osoby i po kontuzjach, po urazach, po operacjach. Osoby, które dotychczas po prostu bały się chodzić na fitness, bo na tych zajęciach grupowych było dużo osób. Zastanawiały się, co mogą, czego nie mogą, więc w trakcie takiego wywiadu i diagnostyki, no ja akurat staram się robić taką procedurę fizjoterapeutyczną. Tak, bo to jest wykształcenie, prawda? No właśnie się bronię, także to jest jakby bardzo fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne spojrzenie, ale też instruktor i nauczyciel też robi taki wywiad i przy okazji on jest też jakby koordynowany przeze mnie, więc ja przy okazji zerkam, co faktycznie w tej karcie pacjenta jest. Czy są jakieś przeciwwskazania jakby no do tego, bo to aż się chce powiedzieć. Jeśli są osoby, które na przykład nie leczą się kardiologicznie, to zazwyczaj to się mówi, że trzeba uważać z takimi pacjentami. Ale z kardiologicznymi, ogólnie, tak? Tak, no jeśli ktoś nie bierze leków, a ma to nadciśnienia, duży procent naszej społeczności generalnie tak ma, ale generalnie nie ma przeciwwskazań. A jeśli ktoś jest wyjątkowym przypadkiem, bo ma jakieś schorzenie, które faktycznie jest no wyjątkowe, no to lepiej, gdyby po prostu chodził indywidualnie, tak? Wtedy jest najmniejsze ryzyko, że może się ewentualnie coś wydarzyć, nie? Więc moim zdaniem nie ma przeciwwskazań. Okej, okay, no poza tymi kardiologicznymi, jeżeli takowe się pojawią i ten ktoś się nie leczy oczywiście, tak, nie? Że ma wysokie ciśnienie. Powiedz mi, co dają takie ćwiczenia? Rozumiem, że przychodzą pacjenci z różnymi, powiedziałaś, po wypadkach, no, po kontuzjach i tak dalej. Bo to możemy traktować na zasadzie takiej rehabilitacji, tak? Rozumiem. Tak ogólnie powiedziana rehabilitacja. Co dają takie ćwiczenia? Czy ci ludzie wychodzą od ciebie po iluś tam zajęciach, bo powiedzmy sobie szczerze, że pewnie po tym jednym zajęciu tak nie ma, ale wychodzą po cyklicznych zajęciach z mniejszą ilością bólu, czując na swoim ciele, prawda? Dokładnie. Myślę, że to, że ten ból zanika, to jest właśnie jakby efekt tego, że regularnie wykonuje się ćwiczenia, które nam równoważą te napięcia mięśniowe. Czyli to, co powinno działać, faktycznie działa. To, co powinno być rozluźnione, faktycznie się rozluźnia. I dzięki temu ta nasza sylwetka po prostu bardziej się pionizuje, bardziej się otwiera. Te zespoły skrzyżowania górnego, dolnego, to, co jest jakby też cywilizacyjne, co nabywamy przez to, przez ten styl życia, który mamy. Czyli siedzący głównie, tak, prawda? Tak, tak. Zaczyna nam się po prostu to wszystko ładnie korygować. Więc ta sylwetka się poprawia, ona się ładnie rzeźbi przy okazji. No jeśli ktoś ma jakieś też problemy z wagą, to jest to jakiś efekt uboczny, tak, przy okazji. Ale to jest też jednostka taka medyczna o niskiej intensywności, tak? Więc tutaj pracujemy delikatnie, z małą intensywnością. Okej. Okay. Na pewno też niweluje to przykurcze mięśniowe, więc jeśli ktoś na przykład jest po zabiegu, po urazie i brakuje mu jakiegoś tam zakresu ruchu w danej partii, no to możemy sobie delikatnie tam właśnie opracowywać. To jest też taka forma kinezoterapii. Ja zauważyłam, że ostatnio wiele gwiazd, chociażby Małgorzata Rozenek czy Anna Lewandowska, gdzieś ten pilates uprawiają, więc to się robi rzeczywiście bardzo popularne. Ustaliłyśmy już, że tak naprawdę każdy może do ciebie przyjść na te zajęcia. Każdy, kto ma potrzeby. No chociażby taką rozciągania, od takiej najprostszej rozciąganie, bo taką no, rehabilitację, jeżeli byśmy to tak powiedzieli, mało fachowo, ale najbardziej obrazowo dla tych wszystkich, którzy nas słuchają. Takie zajęcia u ciebie ile trwają, jeżeli bierzemy indywidualnie i grupowo? Zazwyczaj taka sesja, czy to indywidualna, czy grupowa, to jest około 55 minut. To jest taki standard. Taka solówka zazwyczaj jest troszeczkę wydłużona, czyli to pierwsze spotkanie, bo to jest wizyta, wywiad, więc to troszeczkę trwa dłużej, pewnie z 75 minut generalnie. Ale taka klasyczna lekcja pilatesu, 55 minut. Jak się przygotować do takich zajęć? Bo może ktoś po naszej dzisiejszej rozmowie zdecyduje się, że naciągnie te swoje stwardniałe tutaj mięśnie, bądź w lędźwiach, gdziekolwiek byście je mieli. Jak się przygotować do takich zajęć? Na takie indywidualne spotkanie zawsze dobrze jest wziąć ze sobą też jakąś dokumentację medyczną, tak? Ewentualnie jeśli ktoś robił jakąś diagnostykę układu ruchu z opisem lekarskim, dobrze zabrać. Ale jeśli chodzi wszelkie rezonanse, tomografie i tak dalej można wziąć. Jeśli coś takiego jest, dobrze wziąć, wtedy też jest wgląd i wiemy w jakim obszarze, w jakim segmencie ewentualnie kręgosłupa jest problem i wtedy wiemy, jakie ćwiczenia można dobierać, jakie odstawić. Ale przy okazji, no to jeśli chodzi takie generalne przygotowanie, no to po prostu wygodne, sportowe ubranie. Ćwiczymy zawsze w skarpetach.
No i co? Nic więcej. No i dobry nastrój chyba. No, a nawet jeśli ktoś nie ma nastroju, to będzie też go miał, tak, rozumiem. Tak, o to chodzi, ćwiczenie. Że to też jest ćwiczenie, które ma troszeczkę jakby wyjść w głąb siebie, troszeczkę też zatrzymać w tym pędzie tych wszystkich zadań, które mamy. Przy okazji to też jest takie wyregulowanie się takie neurologiczne, jeśli ktoś ma dość duże obciążenie stresem. Mm-hmm, okej. Wiem, że rozpoczęłaś projekt i bym chciała, żebyś się pochwaliła tym projektem, bo to jest projekt skierowany do konkretnych odbiorców. No właśnie jakich? Tak. To jest w ogóle już kolejny projekt. Wcześniej korzystałam z projektów takich dotacyjnych we wsparciu z lokalną grupą działania, ale to jest taki mój wewnętrzny projekt, bardziej pod badanie naukowe, więc badam efektywność pilatesu i wpływ jego na ośrodek równowagi naszego ciała, ale muszę przebadać daną grupę. Biorę pod uwagę kobiety 60+, najlepiej od 60 do 80. Czyli 20 lat, to dość szeroki zakres. Tak, szeroki wachlarz, ale to jest taki fajny moment w życiu, kiedy już tych zachwiań i równowagi jest coraz więcej i często to jest też taka grupa z ryzykiem upadków, kontuzji, urazów wynikających z tego, że te mięśnie głębokie zaczynają coraz słabiej pracować. Więc jest to taki projekt, który ma na celu otwarcie się dla tych kobiet włocławskich po 60. Ma on w sobie tak naprawdę ogromną zniżkę 75%, więc... Czyli płaci się 25% regularnej ceny. Tak, tak, więc to nie jest komercyjne, to po prostu chodzi o to, żeby ktoś zapłacił, żeby wiedział, że dobrze by było się na tym projekcie pojawić. Projekt trwa od 5, czyli od dzisiaj, de facto już dzisiaj pierwsze zajęcia się odbywają, do 26 kwietnia i w danym projekcie każda uczestniczka może korzystać z jednej sesji pilatesu w tygodniu i równocześnie jeszcze jest diagnozowana na specjalistycznej aparaturze, jeśli chodzi o układ równowagi. Co to znaczy ta specjalistyczna? Co to daje układ równowagi? No bo to dla mnie to tak trochę no, dość ogólnie brzmi. Jest taka specjalistyczna platforma, na której stając można zrobić takich 12 specjalistycznych w procedurze rehabilitacyjnej testów, więc nie musimy już tego robić tak, że tak powiem, obiektywnie czy subiektywnie, po prostu patrząc na pacjenta, tylko możemy wejść na tą platformę i przy okazji sprawdzić, jak ten układ równowagi działa. Jak działamy z zamkniętymi oczami, jak wykonujemy dane czynności, na przykład przysiad, obrót i tak dalej. Czy nie mamy tych zaburzeń, rozumiem, że możliwością przewrócenia się. Tak. No i przy okazji będziemy właśnie to badać na początku tego projektu i na końcu, tak żeby faktycznie sprawdzić, jak ten organizm będzie reagował po 12 takich sesjach pilatesu. W książce pilatesa Józefa... 12, czyli 3 miesiące. Tak. Tak. W książce Józefa Pilatesa był taki cytat, że już po 10 sesjach powinno się widać delikatną poprawę. Więc jestem ciekawa, czy faktycznie jakby... Po tych 10 sesjach, jak masz 12, będzie widać. Zbierasz jeszcze kobiety do tego projektu? Zbieram. Zostało nam jeszcze kilka miejsc. Te godziny, które wprowadziliśmy, są niekomercyjne. Taka 15 i 16 w poniedziałki, wtorki, środy. Ale oczywiście jesteśmy otwarci. Jak jeszcze kolejne osoby się zgłoszą, to będzie super. Im większa taka grupa badawcza, tym ciekawiej. Okej, dobra. To teraz gdzie można się zgłosić? Przede wszystkim nie tylko do tego projektu 60+, który organizujesz dla kobiet, ale też jakby ktoś chciał się zdecydować i rozpocząć ćwiczenia. Bo może zacząć obserwować Cię na Instagramie, to też bym chciała, żebyś podała swój nick, login, jakkolwiek byśmy to nazwali. No i gdzie się zgłaszać, powiedz. Na Instagramie, no to funkcja Masas, mnie się nic nie zmienia w nazwie. Na Facebooku Gabinet Masażu i Treningu Funkcjonalnego funkcja Masaż, a de facto jak ktoś chce po prostu zadzwonić na mój numer telefonu, to w wyszukiwarce Google, w pozycjonowaniu tam jestem chyba najwyżej, jeśli chodzi o pilates, więc nawet jak wpiszemy funkcję masaż albo funkcję masaż.pl, to automatycznie przekieruje nas to na stronę internetową i tam jest kontakt. I tam numer telefonu do Ciebie, więc można śmiało dzwonić w każdej chwili, w której ktoś zdecyduje się przyjść i trochę pouprawiać taki trochę bardziej stretching, bądź się lepiej poczuć, jak jest zestresowane i odstresować. Także szerokie pole do popisu, drodzy Państwo, tym bardziej, że wszyscy teraz często siedzą,
za kierownicą, na fotelu. Ja właśnie wyszłam z samochodu, usiadłam, posiedzę jeszcze przez najbliższe 2 godziny, do domu pojadę, też posiedzę. Może taki pilates też by mi się przydał. Metalowa 16, Ania Wodrowska, właścicielka salonu, funkcjo masaż w salonu Pilates we Wrocławku. Bardzo serdecznie Was zapraszam do obserwowania i korzystania z usług, bo naprawdę specjalista, który potrafi rozciągnąć niejedne mięśnie. Tak myślę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.